Tutaj mamy dwóch panów Hubble'ów. Edwin Hubble i teleskop jego imienia. Otóż Hubble w 1929 roku zestawił prędkości ucieczki galaktyk mierzone przy pomocy przesunięcia ku czerwieni z odległością i stwierdził, że zależność jest liniowa. To jest kiepski dosyć rysunek, zeskanowany z książki Hubble'a, dlatego taki niewyraźny. I tutaj znowuż musimy się dziwić równaniom Einsteina. Otóż gdyby Einstein nie dodał stałej kosmologicznej w swojej pierwszej pracy, to przewidziałby efekt rozszerzania się wszechświata, zanim go odkrył Hubble. Potem Einstein nazwał w rozmowie z Gamowem wprowadzenie lambdy największą pomyłką swojego życia. No bo takie wielkie odkrycie mu uciekło. Przewidzenie takiego odkrycia. Potem właściwie te rozwiązania rozszerzające się zaprezentowali Lemaître i Friedman. No i właśnie tu jest znowuż to oddziaływanie równania, już pierwsze napisane przez Einsteina, coś wiedziały o rozszerzaniu świata, a Einstein działał wbrew nim i dlatego tego nie przewidział. To jest dzisiejsza wersja diagramu Hubble'a, a tu jest stara wersja. Żeby zobaczyć postęp, jaki się dokonał w międzyczasie w obserwacjach astronomicznych, to proszę zwrócić uwagę, że cały ten kwadracik, stary diagram Hubble'a, to jest ten mały czerwony punkcik w dzisiejszym diagramie. Tyle wielkości, rzędu wielkości poszliśmy naprzód w eksploracji wszechświata i widzimy, że ten świat jednak się rozszerza i to dobrze w przybliżeniu liniowo. No i żeby jeszcze o tej lambdzie. Otóż okazuje się, że jednak ona jest potrzebna. Na tym diagramie mamy naniesione wyniki najnowszych obserwacji astronomicznych dzisiejszych, które no, dają ograniczenia na możliwe modele Wszechświata. Na tej osi mamy parametr omega m. Omega m to jest gęstość materii, zwykłej naszej materii barionowej, podzielona przez gęstość tak zwaną krytyczną. Nie będę w tej chwili mówił, o co chodzi. To jest gęstość dla płaskiego modelu kosmologicznego. Tutaj natomiast mamy wielkość, wartość lambdy, coraz większe wartości lambdy. Ten zielony róg jest niedozwolony dla rzeczywistego świata, bo tutaj modele, które są w tym rogu, nie przewidują wielkiego wybuchu, czyli tego stanu z bardzo dużą gęstością na początku, a wiadomo z obserwacji, że taka supergęstość na początku była. Więc ten trójkącik trzeba odrzucić. Tutaj te różne kolorowe plamy to są ograniczenia wynikające z pomiarów odległych supernowych w odległych galaktykach, które powiadają, że świat się przyspiesza w rozszerzaniu. To jest z ostatnich kilkunastu lat nowość, czego dawniej nie przewidywano, ale to też daje ograniczenia na modele kosmologiczne. Każdy punkt w tym diagramie to jest jakiś model kosmologiczny i według tych różnych, tutaj są nazwy tych zespołów, które to robiły, każda z tych plam to jest dopuszczalny region dla modelu kosmologicznych na podstawie badań danego zespołu. Ten taki trójkąt fioletowy ma bardzo ważne znaczenie, bo to są ograniczenia wynikające z obserwacji promieniowania tła przez satelitę, który w tej chwili jeszcze jest na orbicie, w MAP, Wilkinson MAP. I on daje takie ograniczenia. I co jest ciekawe, że wszystkie te dozwolone obszary przecinają się w tym fioletowym tutaj trapeziku. I proszę zobaczyć, lambda jest różne od zera. Czyli mamy doświadczalne potwierdzenie obserwacyjne, że równania znowuż były mądrzejsze od Einsteina. To nie była pomyłka, tylko okazuje się, że jeżeli nałożymy na równania pola pewne ogólne matematyczne warunki, to najogólniejszą postacią równań, która te warunki spełnia, to jest równania z lambdą. A więc znowuż tutaj ta estetyka wzięła górę nad intuicją Einsteina. Następnych, po tej kartce z albumu, następnych kilka lat w historii kosmologii, ten okres zresztą trwa do dziś, to jest okres, w którym znajdowano coraz to nowe rozwiązania równań Einsteina, poddawano je analizie i interpretowano i potem obserwacje astronomiczne i dokładne pomiary na ogół nieodmiennie pokazywały, że równania jakoś przedziwnie wiedzą
jaka rzeczywistość jest. W ten sposób odkryto fale grawitacyjne, gwiazdy neutronowe, czarne dziury. Zrozumiano procesy narodzin, ewolucji, umierania masywnych gwiazd. Wiele mechanizmów powstawania galaktyk, ich gromad i supergrona. Zrekonstruowano wiele etapów historii Wszechświata, od Wielkiego Wybuchu do dzisiejszej ery kosmologicznej. To są właśnie te równania Einsteina, napisane w 1915 roku, kiedy Einstein o tych wszystkich rzeczach nie mógł mieć zielonego pojęcia w ogóle. Nawet chyba by się sprzeciwiał czemuś takiemu, gdyby mu powiedziano, że to się tam zawiera. Teraz próba naszego interpretacji tego naszego zdziwienia równaniami Einsteina. Wszechświat jest niewątpliwie wielką strukturą złożoną z rozmaitych podstruktur i sprzężeń pomiędzy tymi strukturami i podstrukturami. Z kolei równania matematyczne są naszym opisem właśnie też pewnych abstrakcyjnych struktur. I cała historia nowożytnej fizyki, nie tylko kosmologii, nie tylko Einsteina, wskazuje na to, że niektóre matematyczne struktury pozostają w jakiejś dziwnej odpowiedniości, niektórzy mówią, że się wręcz pokrywają, ze strukturą Wszechświata. I to jest coś przedziwnego. Dzięki temu my tu jesteśmy na sali, bo my tę prawidłowość eksploatujemy. I teoretycy, i eksperymentatorzy. Gdyby nie ta przedziwna cecha równań, zamiast fizyki, kwantów i kosmologii, mielibyśmy do dziś tylko prymitywne obrazy w rodzaju poglądów starożytnych atomistów lub greckich wyobrażeń o krążących sferach, do których są przyczepione planety. Tu Einstein pokazuje język, ale dobrze trzeba zinterpretować tę strukturę. Mianowicie Einstein żył w okresie międzywojennym, to były lata największej jego twórczości, kiedy w Europie i na świecie panował pozytywizm, neopozytywizm, głównie koła wiedeńskiego. Uważano, że wszelka filozofia nie ma sensu, że trzeba się tylko trzymać ściśle doświadczeń, wyników doświadczeń, a nawet teoria fizyczna to jest rusztowanie, które trzeba odrzucić z chwilą, gdy już jest wyeksploatowana i niepotrzebna, to znaczy, gdy pomiary zostały zrobione. Einstein takiej filozofii właśnie pokazuje język. Zresztą nie Einstein tylko, ale wszyscy wielcy, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, oni wszyscy właśnie chyba byli filozofami, bo dlatego, że czuli tę dziwną tajemnicę równań Wszechświata, no i własnego mózgu, bo właśnie w ten dramat jest zaangażowane trzy strony. Jest Wszechświat, jest matematyka, która jakoś ten Wszechświat odzwierciedla, no i jest człowiek, to jest ten ludzki mózg, który jakoś dokonuje syntezy tego. Tu mamy matematykę, 1 plus 1, nie wiadomo dokładnie ile to jest. No i jest tu jeszcze galaktyka, gdzie to wszystko jakoś musi ze sobą współgrać, jakiś rezonans pomiędzy tymi strukturami istnieje. I tutaj taka próba metafory. Pójdziemy dzisiaj na koncert Kilara i może tutaj już możemy się zacząć filozoficznie nad tym zastanawiać. Otóż matematyka do struktury świata ma się tak jak partytura do wykonywanego utworu. Mamy orkiestrę, która utwór wykonuje, to jest rzeczywistość fizyczna jakaś, i mamy partyturę, to jest ta matematyka, która zadała ten utwór. Partytura składa się z symboli wymyślonych przez nas, ale dekretuje wewnętrzną strukturę muzyki, która potem się dzieje. Oczywiście to jest wszystko metafora, więc nie możemy tego brać do końca jednoznacznie. Nuty są tworzywem muzyki, ale nie są muzyką. Matematyka jest tworzywem fizyki, ale nie jest fizyką. Muzykę komponuje się przy pomocy nut, fizykę się robi przy pomocy matematyki, ale muzyka jest nieskończenie bogatsza od zespawu nut, bo zależy, ten dźwięk zależy od talentu wykonawcy, od nieprzewidywalnych wybracji instrumentu, od masy różnych rzeczy. Jakby się ktoś uparł, to by powiedział, że jak zrobić by analizę harmoniczną, to i tak się to sprowadzi do matematyki. Zresztą nieprzypadkowo starożytni się zachwycali muzyką sfer. A człowiek, gdzie się w tym wszystkim mieści? Mamy matematyka, muzyka, świat, partytura, no a człowiek? Otóż człowiek jest elementem tej kompozycji i to jest zadziwiające. Myśmy się nie wzięli znikąd, tylko
w tym konkretnym wszechświecie. I tutaj oczywiście trzeba powiedzieć kilka słów o tak zwanych antropicznych koincydencjach, czyli o tych warunkach początkowych, które musiały się zrealizować we wszechświecie, ażebyśmy mogli na tej sali dzisiaj tutaj siedzieć. I jedna z takich koincydencji jest pokazana na tym obrazku. Tutaj mamy równania Friedmana-Lemaitre'a dla różnych wartości początkowych danych, prędkości zwłaszcza ekspansji. I co widzimy? Węgiel, który jest niezbędny do tego, ażeby mogła być chemia organiczna, a zatem nasz organizm, może się syntetyzować tylko wewnątrz rozwiązań, wewnątrz tych dwóch czarnych pasków. Dlaczego? Bo jeżeli świat by się rozszerzał odrobinkę wolniej niż zaczął się rozszerzać, to jego wiek byłby krótki, zapadłby się szybko do drugiej osobliwości i nie zdążyłyby powstać gwiazdy, które syntetyzują węgiel. Węgiel powstaje w gwiazdach drugiej lub trzeciej generacji dopiero. Słońce do takiej generacji trzeciej, czwartej należy. I w tych rozwiązaniach poniżej tej czarnej kreski nie doszłoby do syntezy węgla, bo nie byłoby odpowiednio dużo czasu. Natomiast gdyby świat się rozszerzał nieco szybciej niż się rozszerzał, to wiadomo, że ekspansja wyprasowuje wszechświat i nie powstałyby skupiska materii takie jak galaktyki, gwiazdy, planety i też by nas nie mogło być. Ta liczba tutaj jest bardzo wymowna. Nie będę tłumaczył dokładnie, co ona znaczy, ale intuicyjnie. Gdyby prędkość wszechświata była odrobinkę mniejsza lub większa, nas by tu nie było. I o tyle mniejsza, 10^-57. To jest rzeczywiście niezmiernie wąskie gardło. Jeszcze jedna taka antropiczna koincydencja, tym razem już nie czysto kosmologiczna, ale z innych działów fizyki. Żeby wyprodukować człowieka, potrzebny jest węgiel. Węgiel się składa, jądro węgla, z trzech protonów, trzech neutronów. Na początku był hel i wodór. W wielkim wybuchu powstały. Otóż potrzeba trzech atomów helu, ażeby stworzyć węgiel. One się muszą zderzyć wewnątrz gwiazdy. Zajść musi ta reakcja jądrowa, która tu jest narysowana. No, 2, 2, 2 jest 6 protonów, to samo z neutronami. Ale przekrój czynny na spotkanie trzech atomów helu wewnątrz gwiazdy jest bardzo mały. Prawdopodobieństwo spotkania się tych trzech jest malutkie. W tym jest cały ambaraż, żeby dwoje chciało naraz, a tu jest troje. I dlatego, gdyby życie musiało się opierać na tej reakcji, prawdopodobnie by nas tutaj na sali nie było. Inne wyjście z sytuacji jest takie, że spotykają się dwa atomy helu, tworzą beryl, 4 protony, 4 tu neutrony powinno być. I teraz beryl wyłapuje dodatkowy hel i przetwarza się w węgiel. Otóż to jest prawdopodobniejsza reakcja, ale beryl jest niestabilny i zanim złapie dodatkowy hel, to się rozpada. Czyli tutaj też jest to wąskie gardło, no a jednak my jesteśmy, więc jakoś to musiało się odbyć. I Fred Hoyle znalazł bardzo ciekawe rozwiązanie tego problemu, usprawiedliwienie tego faktu, że jednak jesteśmy. Jeżeli w atomie węgla jest rezonans, którego energia dokładnie pasuje do energii zderzenia beryl-hel, tylko wtedy, jeżeli taki rezonans jest, to przekrój czynny na tą reakcję znacznie wzrasta. I beryl, mimo że wkrótce się rozpadnie, zanim się rozpadnie, zdąży chwycić odpowiedni hel i przemienić się w węgiel. I Hoyle wyliczył teoretycznie, że energia tego rezonansu powinna wynosić 7,7 megaelektronowoltów. Jak już jądrowcy wiedzieli, czego szukać, to zaczęli szukać tego i wkrótce potem znaleźli i zmierzyli i ona wynosi 7,65 megaelektronowoltów. No i dzięki temu my tutaj jesteśmy na sali, że takie reakcje mogły zajść w gwiazdach. Jaki stąd wniosek? Ja myślę, że wniosek stąd taki, że biologia tworzy znacznie bardziej spójną całość z fizyką, niż nam to się zdaje, niż nasze administracyjne zwyczaje dzielenia wydziałów na biologiczne i fizyczne to zakładają.
biologia jest bardzo ściśle wmontowana, subtelnie wmontowana w prawa fizyki i w strukturę wszechświata, jak widzieliśmy. Te koincydencje antropiczne jako jeden z pierwszych spostrzegł amerykański fizyk i teoretyk i doskonały eksperymentator Robert Dicke. I on w 1971 roku napisał znany króciutki artykuł w Nature, w którym jest zdanie, które stało się przysłowiowe. Zdanie to mówi, że węgiel jest niezbędny do tego, ażeby stworzyć fizyka. I istnienie węgla nakłada właśnie te, jak widzieliśmy, ścisłe ograniczenia na warunki początkowe wszechświata. Węgiel jest niezbędny, ażeby stworzyć fizyka. Zwykle się mówi o tych antropicznych koincydencjach, ale podkreśla się, że właściwie to nie musiałby być człowiek, żeby stworzyć amebę, to też węgiel jest niezbędny. Ale ja bym tu chciał zaoponować. Nie jest całkiem tak. Właśnie węgiel jest potrzebny, żeby stworzyć fizykę. Przypomnijmy sobie tę planszę, gdzie był mózg ludzki, matematyka i galaktyka. To właśnie ewolucja wszechświata w tym włóknie swoim jednym doprowadziła do powstania ludzkiego mózgu i ten mózg stworzył Alberta Einsteina, fizykę i nabrał wszechświat w tym jednym włóknie zdolności rozumienia samego siebie. To my na tej sali właśnie jesteśmy małą cząstką tego włókna i dlatego powinniśmy się poczuć jakoś niezmiernie dowartościowani. I dlatego nie tylko to są koincydencje antropiczne, ale jeszcze większe, jeszcze bardziej zdziwienia wymaga fakt, że nie tylko człowiek mógł powstać, nie tylko ameba, ale że mógł powstać człowiek, który stworzył fizykę i inne wspaniałe twory, które, jak mówimy, twory ludzkiego ducha. To jest coś niesamowitego i tego nas uczy cała historia Einsteina, jego odkryć i kosmologii. I zwykle, gdy nad tym myślimy, to nasuwa się nam naturalnie dwa wyjaśnienia tej kwestii. Albo cel, intelligent design, jak mówią Amerykanie dzisiaj, albo przypadek. Ja myślę, że takie postawienie sprawy, taka ostra dychotomia, cel albo przypadek, to jest nadmierne uproszczenie sprawy. To jest nie na miarę ludzkiego geniuszu. To jest coś za bardzo uproszczonego. Einstein mawiał, że Pan Bóg jest wyrafinowany, ale nie jest złośliwy. I ja myślę, że Pan Bóg jest znacznie bardziej wyrafinowany niż ta nasza dychotomia, przypadek czy cel. To jest coś znacznie bardziej wielkiego, coś, co może przewyższa nasze możliwości zrozumienia dzisiaj. Pan Bóg jest wyrafinowany, mówił Einstein, ale jest subtelny. Chyba miał na myśli to, że równania, jakie opisują świat, są bardzo skomplikowane, są wyrafinowane. Ale mimo to dają się uprościć do takiej postaci, że możemy sobie z nimi dać rady. Raffiniert ist Herr Gott. I pozwolę sobie zakończyć małym wspomnieniem. Mianowicie kiedyś będąc w Princeton, moim gospodarzem był profesor Paczyński. I spytał mnie, co bym chciał zobaczyć w Princeton. Ja mu bez namysłu powiedziałem, chcę zobaczyć kominek w sali, w której Einstein prowadził seminaria i na którym, jak wszyscy wiedzą, jest wygrawerowany właśnie ten napis. Bóg jest złośliwy, jest wyrafinowany, ale nie jest złośliwy. On się trochę stropił, bo chyba nawet nie słyszał, może, że coś takiego jest w Princeton, ale zaczął się dopytywać, gdzie to jest, astronomów, fizyków. I była konsternacja, nikt nie wiedział, gdzie to jest. Musiałem wyjechać, nie zobaczywszy tego kominka. Myślałem, że może to jakaś legenda, ale dostałem wkrótce list od profesora Paczyńskiego z fotografią. Znalazł się kominek na 5. piętrze Instytutu Matematyki. Tam trzeba było szukać, tam Einstein miał swoje wykłady. Ale to jest ładny epizod, który uświadamia nam, że historia fizyki historią, możemy się do niej odnosić z wielkim sentymentem, ale trzeba, tak jak ci ludzie w Princeton, iść naprzód i patrzeć w przyszłość, a nie na tym, co na kominkach jest wygrawerowane. Chociaż to też pewnie dla naszej pamięci jest jakoś ważne. Dziękuję Państwu.
Dziękujemy bardzo za piękny wykład. Panie profesorze, miałem wrażenie, że tutaj rozumiem, że oczywiście czas był bardzo krótki, ale że jako sprawę zamkniętą pan przedstawił problem wielkości lambdy. Natomiast jest, wszyscy wiemy o ciemnej energii, o ciemnej masie, które jeszcze ciągle są jakoś ich wartości nieznane. Tak, to jest problem bardzo otwarty. To znaczy z obserwacji, jak widzieliśmy z tego diagramu, wiadomo, że stała wartość całej kosmologicznej jest różna od zera dodatnia. Natomiast jaka ona jest, to jest jeden z największych problemów współczesnej fizyki teoretycznej, przynajmniej tak niektórzy powiadają. Mianowicie można interpretować stałą kosmologiczną, przenieść ją na drugą stronę równań pola, tam gdzie się znajduje materia, i interpretować ją jako dodatkowe źródło energii. Pierwszy to chyba zauważył właśnie Zeldowicz, o którym wspominałem, że można to pole lambda traktować jako gęstość energii próżni kwantowej. Jest to trochę dyskusyjne, bo to jednak jest... Oryginalna teoria względności nie była kwantowa, ale można tak interpretować. Może równania jednak lepiej wiedzą niż my. Wszystkie teoretyczne rachunki pokazują, że wielkość tej energii próżni jest bardzo duża, gęstość energii próżni jest bardzo duża. Gdyby taka wartość lambdy była, jak przepowiadają specjaliści od kwantowych teorii pól, to jej efekty byłyby widoczne nawet w ruchach planet. A tymczasem obserwacje astronomiczne dają ograniczenia na wartość tej stałej Plancka. Ona musi być bardzo mała. Teraz wiemy, że Wszechświat przyspiesza. I być może, że jednym z wytłumaczeń tego przyspieszenia jest przyjęcie wartości stałej Plancka. Natomiast rzeczywiście stałej lambda. Natomiast rzeczywiście no, są spory i dyskusje, jeszcze może za wcześnie mówić o rozwiązaniu tego zagadnienia. Jak to zgrać? Stała gęstość energii próżni i ta ciemna materia, za którą miałoby lambda odpowiadać. Dziękuję bardzo. Zasada antropiczna jest odrzucana, bo się ludziom nie podoba teleologizm, prawda? Z kolei przypadkowość, no to też się wydaje, że ach, jakżeż to możliwe, że akurat wartości tych fundamentalnych stałych przyrody w Wszechświecie są tak dobrane, no że właśnie węgiel może być syntetyzowany i tak dalej, więc jest w tym coś dziwnego. A czy nie jest odpowiedzią teoria, to się chyba nazywa multiwszechświata, ta wymyślona przez Martina Riesa, że jest po prostu bardzo dużo wszechświatów, one realizują różne zestawy stałych przyrody, no i teraz na zasadzie prawa wielkich liczb w końcu zdarzy się taki, w którym akurat no, węgiel może być syntetyzowany, no a my akurat mamy szczęście właśnie w takim wszechświecie mieszkać. Powinnyśmy nie mogli, to by nas nie było. Jest taka koncepcja, to się po angielsku nazywa multiverse, nie wszechświat, tylko wieloświat. Jest kilka wersji tej koncepcji i tutaj zdania fizyków są mocno podzielone. Ogromna większość się denerwuje na taką koncepcję, że to już jest zaprzeczenie pojęcia fizyki, bo te światy byłyby z definicji rozłączne z naszym i nie mogłyby wchodzić w kontakt, więc niewykrywalne w zasadzie żadnym doświadczeniem. Inni powiadają, że to prawda, ale teoria podpowiada, że tak może być. Ja osobiście mam pogląd łagodniejszy, to znaczy uważam, że nauka, zwłaszcza taka jak kosmologia, ale nie tylko, cała fizyka zawsze była otoczona pewnym pasem koncepcji, które nie należały w danej epoce do nauki, ale odgrywały rolę twórczą, inspirowały. I ja myślę, że tak jest z ideą wieloświata, że to nie jest tak naprawdę fizyka dzisiaj jeszcze w każdym razie, ale ona spełnia pożyteczną rolę, więc warto o niej myśleć. Ale myślę, że właściwe stanowisko fizyka w tej kwestii byłoby następujące. My jednak bardzo dużo zasadniczych rzeczy nie wiemy. Przede wszystkim nie znamy teorii fundamentalnej, która by jednoczyła z sobą te podstawowe siły fizyki i równocześnie łączyła teorię kwantów z grawitacją. Nie mamy tej teorii, jest różnych wiele poszukiwań. Teoria superstrun, M-teoria, teoria pętli Aštekara i tak dalej, ale nie mamy tej teorii. I póki jej nie będziemy mieć, to wszelkie spekulacje na temat warunków początkowych, koincydencji czy wieloświatów nie są w pełni uzasadnione, bo ta teoria w przyszłości
może nam powiedzieć, jak to jest. Niektórzy powiadają, że ostateczna teoria musi być taka, że każde zaburzenie jej jakiegokolwiek parametru by ją niszczyło, że ona byłaby konieczna. Jeśli tak, to nie ma innych wszechświatów, bo cokolwiek zaburzymy, to niszczy się. Więc poczekajmy, aż będzie ta teoria. A na razie rozpatrujmy wszystkie możliwości, bo one nas inspirują. I ja myślę, że to, co zaprezentowałem, to nas inspiruje do jakiejś takiej metafizycznej zadumy nad wszechświatem, nad naszym losem i nad tym, że, no, że nie wszystko jeszcze wiemy w tej chwili, co jest bardzo piękne, bo uzasadnia naszą obecność na tej sali. Tam było jeszcze jedno pytanie. Dziękuję serdecznie za piękny, wspaniały referat. Jestem pod wrażeniem. Chciałem zapytać o następującą rzecz, ponieważ tu padło słowo kwantowy. Drugą chyba pomyłką taką Einsteina, którą się uważa, jest próba lokalnego realizmu w opisie kwantowych korelacji. To była taka błogosławiona pomyłka, bo ona szalenie zintensyfikowała badania nad korelacjami kwantowymi. No i doprowadziła do rozwoju zainteresowań także teorii informacyjnych. I w tym kontekście chciałem zapytać o problem podejścia teorii informacyjnego właśnie w kosmologii i pytanie, między innymi spór Johna Preskilla i Stephena Hawkinga, na ile zasada zachowania informacji, gdyby taka była, może pozostawać w zgodzie właśnie z występowaniem choćby czarnych dziur i na ile w ogóle unitarność, która jest w mechanice kwantowej i zasada informacji, zachowania informacji, tak rozumiana, no da się pogodzić. I pytanie tutaj, czy jedyne co pozostaje, to właśnie czekać na tą teorię fundamentalną, czy też wśród kosmologów jest jakaś nadzieja, że jakieś rozwiązania pośrednie, które by chociaż troszeczkę nas uspokoiły, szczególnie tych, którzy takie podejście teorie informacyjne reprezentują, czy jest nadzieja na to? Dziękuję. Ja myślę, że właściwym podejściem jest czekanie, ale nie z założonymi rękami, tylko właśnie czerpanie z tego pasa otaczającego dzisiejsze bezpieczne tereny fizyki i poszukiwanie. I to właśnie się robi. Ja myślę, że te koncepcje zachowania czy niezachowania energii, które pierwszy Hawking z nimi wystąpił już dość dawno, w latach 80., potem to było rozwijane, to ciągle należy do takiego jednak obszaru wokół fizyki, może nie tak dalekiego jak wieloświat, ale no póki nie znamy ostatecznej teorii, to są tylko spekulacje. I droga do ostatecznych teorii wiedzie jest bardzo różnorodna. Zależy trochę od specjalności. Fizycy od cząstek elementarnych próbują od tamtej strony szukać unifikacji. Częściowo im się pewne udaje, odnoszą pewne sukcesy. Kosmologowie i relatywiści manipulują teorią względności i kosmologią. Ostatnio dosyć przybiera na sile taki pogląd, że te teorie zunifikowane, które musiały być w bardzo wczesnym wszechświecie, one musiały zostawić ślady w dalszych dziejach ewolucji i trzeba tych śladów szukać właśnie poprzez kosmologię, poprzez obserwacje astronomiczne. Więc ja bym odpowiedział krótko, czekać, ale nie z założonymi rękami. Czy jeszcze Państwo mieliby pytanie? Proszę bardzo. Dziękuję. Czy Pan Profesor uważa, że poznawanie jedności budowy mikroświata z makroświatem jest kluczem do poznania teorii stworzenia? Jest przede wszystkim kluczem do właśnie teorii unifikacyjnych, gdzie unifikacja wszystkich oddziaływań fizycznych i unifikacja ogólnej teorii względności i fizyki kwantowej, to prawie na pewno będzie unifikacją fizyki globalnej, tej wielkiej kosmicznej skali i fizyki lokalnej, tej najmniejszej skali. I właśnie gdy cofamy się do tych, na razie hipotetycznie tylko zrekonstruowanych najwcześniejszych momentów, jeśli można w ogóle mówić wtedy o czasie historii świata, poniżej progu Plancka, to tam właściwie nie ma rozróżnienia na mikro i makro. To jest jedność, to jest pełna unifikacja i dlatego, jeśli chcemy stworzenie zrozumieć, to tędy wiedzie droga niewątpliwie do jego zrozumienia. Dziękuję bardzo. Tu jeszcze jest pytanie. Ksiądz profesor bardzo ładnie pokazał ten okres w życiu Einsteina, kiedy on był wielki, kiedy szedł do przodu. A
A mnie interesowało, a jak wyglądało to schodzenie do drugiego szeregu, które się odbyło w przeciągu tych jego lat już dojrzałych. Czy można by na ten temat coś powiedzieć? Einstein mówił o sobie, gdy był w Princeton, że nazywają mnie starym durniem z Princeton. I to było trochę prawda, tak uważano go. On poszukiwał tych teorii unifikacyjnych, a wtedy nikt tym się nie zajmował. I dzisiaj wiemy, że Einstein nie mógł ich odkryć, bo Einstein znał podówczas tylko dwie siły, elektromagnetyczną i grawitacyjną, i brakowało mu jeszcze jądrowych, słabych i silnych, więc jego unifikacje musiały być ułomne, ale jednak to był geniusz. Jak się głupi myli, to się od niego nie można nauczyć, ale jak się mądry myli, to ja bym chciał się tak mylić. Na przykład Young był w Princeton i Young, jak budował swoją teorię, to nie konsultował z Einsteinem. Jest znane jego takie, że uważał, że jednak tak. to jest nowa era i jak gdyby nowa zupełnie sytuacja. Proszę bardzo, tu jeszcze jest pytanie. Panie profesorze, ja chciałbym usłyszeć pana opinię na temat przyszłości Wszechświata. W końcu Słońce ma skończony czas życia. I co dalej? Ale chodzi o taką przyszłość powyborczą, czy... Nie. Chodzi oczywiście o kontekst kosmologiczny. Przyszłość jest oczywiście znacznie bardziej trudny i ryzykownie przewidywać, niż rekonstruować przeszłość. Widzieliśmy te trzy modele Friedmana. One są na tej tytułowej stronie. Tutaj, tu jest czas, a tu jest czynnik skali. I proszę, jeśli świat jest zamknięty, one wstecz rekonstruują historię mniej więcej podobnie. Od wielkiego wybuchu się zaczynają. A nawet gdy czas dąży do tej chwili osobliwej, to one asymptotycznie się pokrywają. I teraz, jeśli świat jest zamknięty, czyli gęstość wszechświata jest większa od krytycznej, no to skończy się świat zapadnięciem do osobliwości, jakąś stanie się globalną czarną dziurą. Tu wprawdzie jest dorysowany dalszy ciąg tego wykresu, ale linią przerywaną, dlatego że tu matematycznie rzecz biorąc jest osobliwość. W osobliwości urywają się rozwiązania równania Einsteina i możemy sobie tutaj dorysować, co nam się podoba, ale nie jest to już rozwiązanie. Słońce jest gwiazdą mniej więcej w połowie swojego życia, jest w wieku średnim, ma około 5 miliardów lat i mniej więcej paliwa mu starczy na drugie tyle, a potem zgaśnie. Finał ewolucji gwiazd typu Słońce jest dość dobrze znany, bo można obserwować na niebie wiele takich przypadków. Prawdopodobnie Słońce wcześniej straci równowagę, wybuchnie i spali nas po prostu. Więc i właściwie na tym mogę skończyć, bo co będzie potem, to już nas nie interesuje. No jeszcze jest możliwość zbudowania rakiety i uciekania do młodszej gwiazdy. Tutaj widzieliśmy takie trzy hasła. Człowiek, matematyka i wszechświat. No i bardzo się cieszymy z tego węgla. I z tego, że istniejemy, ale chyba jest jeszcze coś, co jest bardzo istotne, mianowicie komunikacja, informacja. No, dzięki temu możemy się porozumiewać. I wydaje się, że to pojęcie jednak zaczyna podbijać fizykę, biologię i inne nauki. Co ksiądz profesor myśli o tym pojęciu? Bo jednak od czasu Shannona jednak trzeba się z nim liczyć. A przede wszystkim w ekonomii i we władzy. Starożytni mówili, kto ma informację, ten ma władzę. Dziękuję bardzo. No więc to są rzeczy oczywiste, z tym, że ja tutaj pozostawałem na tak ogólnym poziomie rozważań, że informację bym po prostu włączył w matematykę i jej interpretację fizyczną. To nie jest coś innego od reszty fizyki, tylko no, na poziomie fundamentalnym to wiemy, że w teorii względności, ja bym powiedział, informacja tym jakby ucieleśnieniem idei przesyłania informacji to jest rozchodzenie się światła, cała struktura stożkowa we wszechświecie. Ona jak gdyby unerwia cały wszechświat i tutaj no, nie bez kozery to jest symbolem naszego roku. Jeśli tu jest ludzkość, to jest stożek przeszły, to jest stożek przyszłości, to co jest poza jest dla nas nieobserwowalne. Jeśli ludzkość
troszeczkę bardziej realistycznie, nie jako punkt potraktujemy, tylko jako taką kreseczkę, która tam istnieje kilkadziesiąt tysięcy lat maksymalnie, czy kilka, to ten stożek się tak troszeczkę nam tylko tutaj rozmyje. Ale w każdym punkcie wszechświata teoretycznie jest taki stożek i informacja może być przesyłana tylko wewnątrz niego lub praktycznie na jego powierzchni. Więc to jest, oczywiście pan miał co innego na myśli, chodzi o tą informację, która jest źródłem informacyjnej czy informatycznej rewolucji, ale ja myślę, że na tym się to wszystko jednak opiera. To się nazywa strukturą stożkową albo przyczynową, albo informacyjną, ja lubię takiej nazwy używać, wszechświata. I też możemy się dziwić, że fizyka jest taka, że umożliwia te informacje. Tu jeszcze było pytanie. Ja mam takie uprzejme zapytanie do księdza profesora, bo profesor podał tutaj dwa przykłady antropicznej koincydencji, a w ostatnim czasie, od 1998 roku, wiemy, że tempo ekspansji wszechświata rośnie. Jak to zjawisko ma się właśnie do tych antropicznych koincydencji, bo wiemy, że skupiska materii nie mogłyby powstać, gdyby prędkość wszechświata rosła. I teraz to zwiększenie tempa ekspansji, no takie jest trochę obserwacyjnie niepokojące dla samej stałej Hubble'a, tym samym dla wieku wszechświata. Czy można trochę na ten temat prosić? Dziękuję. No więc rzeczywiście, gdy odkryto przyspieszenie ekspansji wszechświata, to w prasie się pokazały sensacyjne tytuły, że kryzys teorii względności ogólnej i tak dalej, i tak dalej. To raczej jest pogoń za sensacją. Ogólnie powiem, że dawno standardowy model kosmologiczny nie miał się tak dobrze jak obecnie, co nie znaczy, że jest sporo białych plam i że te choćby problem stałej kosmologicznej, o któryśmy dotknęli, i nieraz będzie to okrzyczane w prasie jako kryzys, ale to są bardzo dobre kryzysy. Natomiast gdy chodzi o to oczywiście wiemy dzisiaj, że z dużą pewnością, że świat przyspiesza, ale ciągle się mieści w ramach tych dwóch czarnych kresek. Zwłaszcza tutaj chodzi o tą początkowe tempo ekspansji. Co więcej, nie jest to kryzys w teorii względności, bo jeśli byśmy popatrzyli w pracach Friedmana i Lemaitre'a, tam oni dają katalog wszystkich rozwiązań równań Einsteina dla różnych wartości stałej kosmologicznej. I są rozwiązania przyspieszające. Od początku je znano i Friedman i Lemaitre, tylko one właśnie wymagają dobrania odpowiedniej różnej od zera stałej kosmologicznej. Także no, świat się rozszerza, a my jesteśmy, więc ciągle w ramach dozwolonych naszym istnieniem. Tu widzę ostatnie pytanie. Proszę bardzo. Chciałbym skorzystać z okazji, że mogę zwrócić się do profesora, ale także do księdza. W związku z czym pytanie moje jest takie. Jakie w obrazie, które ksiądz profesor nam tutaj przedstawił, widzi ksiądz miejsce dla Boga? No ja tu odpowiem to pytanie, które często pada. Po jednej z konferencji międzynarodowej dość znany matematyk, który zajmuje się neuroscience, przy śniadaniu zadał mi, ale tak trochę prowokacyjnie pytanie, czy Pan Bóg zna matematykę? Ja powiedziałem, że nie. I on się bardzo zdziwił. Jak to? Ja mówię, bo Pan Bóg jest matematyką. I to była moja odpowiedź. Myślę, po tym pytaniu już chyba jeszcze raz bardzo gorąco podziękujemy profesorowi.